Dzień dobry Państwu. Wprosiłem się troszkę, Agnieszka, przepraszam za to, żeby mieć tutaj chwilę czasu. Szanowni Państwo, wczoraj był czas, gdzie na Carbon Footprint Summit udało się stworzyć przestrzeń do dzielenia się ideami, inspiracjami w sposób, można powiedzieć, mega niezależny. Według formuły TEDa. Mam nadzieję, że większość z Was, jeżeli nie miała okazji na żywo, to będzie miała okazję odtworzyć w późniejszym czasie w internecie te naprawdę mega ciekawe przemówienia. Ja miałem okazję również te 18 minut spędzić na tej scenie z tą czerwoną dużą kropką, ale dzisiaj chciałem przywitać Państwa i troszeczkę tak formalnie otworzyć ten summit, ponieważ czwarty raz spotykamy się, gdzie nie chcemy tworzyć, to jest głównie zasługą Agnieszki Rozwadowskiej, prezeski fundacji, nie chcemy tworzyć miejsca, w którym będziemy się przekonywać do tego, że ocieplenie klimatu no, dzieje się. Słuchajcie, ja mam empiryczny dowód na to. Kiedyś miałem, nie powiem z kim, ale taką bardzo ciekawą dyskusję. On powiedział, że nie ma ocieplenia klimatu. Ja powiedziałem, że mam na to empiryczny dowód. Dowód jest taki, że kiedy byłem mały, to bałwany żyły no, od 6 do 8 tygodni. Dzisiaj żyją od 6 do 8 dni. To zdecydowanie jest to dowód, którego nawet dziecko jest w stanie zrozumieć. To, co mnie, słuchajcie, inspiruje i to, że Carbon Footprint Foundation może się tak fantastycznie rozwijać, to, że nie ma tutaj greenwashingu, nie ma tutaj przekonywania kogoś, że należy robić raport ESG po to, żeby robić raport ESG, dlatego że ktoś tak nam kazał. Także bardzo się cieszę i gratuluję firmie Fakro, proszę pozdrowić prezesa Florka, ponieważ no jest to niesamowicie inspirujące, że nasze polskie rodzime firmy, których jest tak mało, tych globalnych, prywatnych firm polskich, rzeczywiście robią to z pełną świadomością i chęcią rzeczywiście użycia tej analizy, tego raportu do tego, aby ich produkty i usługi, tak jak właśnie Fakro, miały czy to certyfikat Carbon Footprint Approved, ale tak naprawdę doskonale klienci i cały łańcuch dostaw wiedzieli, że jest to rzeczywiście zrównoważony rozwój. Ale to, co mnie inspiruje, słuchajcie, to, że tak jak mówię, nie mamy tutaj greenwashingu. Staramy się być uczciwi w tym, co myślimy. Staramy się tworzyć przestrzeń, już mówię, czwarty rok z rzędu. Nie tylko dla biznesu, żeby biznes mógł rozmawiać, nie tylko dla właśnie raportów, nie tylko dla analiz, ale również dlatego, żeby połączyć świat biznesu, młodych ludzi, inspiracji, idei i żeby to się jakoś tak, wiecie, no, turlało do przodu. Tak? No mamy, może nie powinniśmy, bo to nie jest ten czas i miejsce, ale od poniedziałku troszeczkę nową rzeczywistość. Nie wiemy, jaka ona będzie. Tak? Oczywiście mamy dużo obiecane. No, w obietnice myślę, że jesteśmy świetni wszyscy. Ale zobaczymy, czy te obietnice zostaną dowiezione. My w Kolumbusie nie obiecujemy. My mówimy, jak będzie i staramy się to dowozić. Wiem, że Agnieszka Rozwadowska z całym fantastycznym zespołem, który z tego miejsca pozdrawiam i dziękuję Wam za tą cudowną pracę, bo to nie jest dwa dni w roku. Dwa dni w roku dzisiaj jest, powiedzmy, finałem. Natomiast to jest praca cały rok. Także dla Was może, słuchajcie, moi drodzy, wielkie brawa dla tego zespołu, bo robią fantastyczną robotę. Chciałem powiedzieć Wam w tym przywitaniu, bo kiedy tworzyliśmy tą fundację, ona miała właśnie na celu zbudować ujście pewnych emocji dla głównie pracowników Columbus Energy. Dzisiaj, Agnieszka pracowała przecież w Columbusie tyle lat, dzisiaj już można powiedzieć nie pracuje w Columbusie, jest pełnoetatowym prezesem, prezeską, przepraszam, od poniedziałku już mówimy prezeska, prezeską fundacji i prowadzi ją w niesamowicie energiczny sposób, a my możemy naprawdę tylko wspierać i patrzeć na te rezultaty. Na koniec, słuchajcie, no wczoraj rozmawialiśmy na TEDzie i moje wystąpienie, nazwijmy to wystąpienie czy prezentacja,
była wokół tego, że jeżeli budujemy wartość tylko dla siebie, robiąc cokolwiek, czy to jest biznes, czy to jest jakaś pasja, to albo będziemy ją mieć rzeczywiście tylko dla siebie, albo odniesiemy gigantyczną porażkę. Dlatego przegrywamy, że budujemy tą wartość, czy chcemy budować tą wartość tylko dla siebie. Jeżeli ją budujemy nie tylko dla siebie, czyli budujemy ją, tą wartość dla naszej organizacji, może dla społeczeństwa, dla rodziny, z jakąś, wiecie, większą ideą, większą myślą, tak, że coś za tym idzie ciekawszego, większego, to nie tylko mamy szansę dużo większą na odniesienie prywatnego sukcesu, ale również jesteśmy w stanie rzeczywiście zostawić coś po sobie. Tak jak wspomniani wczoraj, mam nadzieję, że odtworzycie na TEDzie, no, fantastyczni ludzie. Kończyłem wczoraj prezentację cytatem i tym samym cytatem dzisiaj zakończę. Albert Einstein powiedział, że nie chodzi o to, żeby być człowiekiem dobrym czy człowiekiem sukcesu, tylko żeby być człowiekiem wartościowym. Tego sobie, Państwu, a przede wszystkim Agnieszce i wszystkim pracownikom Fundacji życzę, bo dzięki temu tutaj jesteśmy. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo.